Miejsce w kategorii wiekowej do lat 16 w zawodach słowikowych Mateusz Sasin, okręg mazowiecki. I dyplom, tak? Tak, i od razu dyplom. Piotr, bardzo serdecznie gratuluję, panie Piotrze. Hubert Krakowski. Gratuluję, to będzie. Gratuluję serdecznie. Bardzo cieszę. Lecz jakże kruche bywa szczęście, w nietrwałym świecie spotkane. Złośliwy wiatr zatrzasnął okno, książę rozbił się na mamę. I znowu stoi obok lustra, na toalecie całkiem sama. Jeżeli ktoś z was znajdzie rzecz, która przypomina pocisk, glinę, granat, zgłasza to do organów administracji terenowej lub policji, a policja zgłasza do nas, my wówczas przyjeżdżamy, podejmujemy taki przedmiot, wychodzimy w bezpieczne miejsce i tam go niszczymy. Nie zajmujemy się rozbrajaniem, badaniem przyczyn, dlaczego coś nie wybuchło. Po prostu naszym zadaniem jest podjąć, bezpiecznie przetransportować i następnie zniszczyć. To jest chyba szpitalnie, tak? Posługujemy się, jeżeli chcemy coś znaleźć. Ktoś nam zgłosi, że są jakieś przedmioty niebezpieczne, wybuchowe, amunicja pozostawiona. My poruszamy się takim ułowem, bardzo prężnym. Ustawione jest na największą czułość. Teraz. To jest przejście, gdzie jest. Tak, kupujemy to. A tutaj znajdują. Tak. Nie jesteśmy pewni naszych chemików. Nie wiadomo, co będzie. Znaczy, nie, nasi chemicy są. Dobra, stoi. Najlepsze. Podpalone zapałki wrzucamy do butelki. Tak, i stawiamy na niej jajko. Nie, może zaraz. Idzie tak. O. Jest. Jajko zostało wysadzone do środka. Dlaczego? Ogień z zapałki podgrzewa powietrze w butelce, przez co cząsteczki gazów oddalają się od siebie. We'll be right back.
tak nie zjesz całego, chodź. Filipek. A to nie jest na cement. Lubię, ale nie lubię. Składałeś do niego samego. Bo będziecie się zakłócać.